Cześć, witajcie tutaj Customowi, czyli Frodo i Deseo. Hejka. Witajcie w kolejnym customie z gry Tomb Raider. Custom pod nazwą Set Strikes Back. No, taki jak widzicie tutaj, też masz egipskie, ale to takie iście, egipskie tak. Klimaty. No niestety, no tak. Bo chciałam powiedzieć, że już się skończyło, ale był ciemny ekran. Na szczęście dalej jest cutscenka. No jest i to taka nawet fajna, bardzo egipska. Lara Croft jest w drodze na nową, ekscytującą przygodę. Codziennie zaczyna w jakimś nowym miejscu, a każde miejsce jest bardziej zabójcze niż poprzednie. Tym razem wraca do Egiptu, aby odnaleźć krwawy trójkąt. Kurde, czekaj, bo akcję mam tutaj. Przypuszcza się, że w swoim rodzeniu ma DNA egipskiego boga Seta. Musi go znaleźć przed kultem zła, który chciałby go wydobyć do swoich mrocznych zamiarów. Kiedy przybywa... Najemnicy już tam są. Lara będzie musiała przebić się przez bestię, nie wiem na czym, o co tu chodzi, i człowieka w poszukiwaniu tego niebezpiecznego i mistycznego talizmanu. Czy uda się zdążyć na czas? Co się stanie, jeśli źli goście zdobędą krwawy trójkąt? No i tam zagraj w grę i przekonaj się. Okej. Okay. Słuchajcie, ocena 8,94 i to jest autor 911. Myśmy chyba kiedyś grali tego autora też jakiś custom. Być może, ale powiem tak, ja oglądam, kocham w ogóle, już dla mnie to jest plus, on gość już ode mnie ma dychę na starcie. Ale patrz, jakie ładne tutaj te cutscenki, no nie? No właśnie. No po powiedz. Po prostu cudownie jest to wygląda, jest takie to dopieszczone, ja cię słucham, staram się przynajmniej, ale oglądam to i jestem zafascynowana. Ślicznie to co, to new game? Tak, new game, lecimy, tylko muszę podgłośnić, bo może coś będzie. Jesteś? Okej, tak. Miałem zdecydowanie to za cicho, będę musiał to jeszcze jakoś sobie tutaj dograć. A wracamy, słuchaj, do Tomb Raider 4, bo tutaj był Jean-Yves, no nie? Idziemy do niego najpierw? Okej, no tak, tylko ja próbuję sobie dostosować... Głośność, nie? Tak, poczekaj, to jest za głośno. Okej, okay, no powiedzmy. Dobra, robię save'a. Ty mówisz Jean-Yves, a ja mówię Jean-Yves. Jean-Yves. No jakoś tak. No ale to można jedynie. Wiemy o kogo chodzi. No idę do niego na razie, tak? No, nie będziemy tutaj chyba. Lewizna. O! Lewizna, ty czekaj, bo tutaj ktoś mi już strzela do mnie. Gdzie? No ale kolego, no to takie sztypece. Gdzie? A, tu! Co żeś zostawił? Nic? Zostawił coś? Nie. No nie. Wiesz co, chciałbym pójść na razie na górę, no nie? To jaki telefon w ogóle? Można zadzwonić? Kurde, dużo tutaj jest wszystkiego. No właśnie, widzę, że takie dość spore. Troszkę pozmieniane. Pozmieniane, o właśnie, szukałem tego słowa. O Jezu, to można na balkon. Na ale zewnątrz, można... na balkon, kurde. Można jeszcze wyżej. A nie, o Jezu, to w ogóle jest cały taki... Nie, to jest coś innego, to zupełnie... Zupełnie inaczej. No to co? Dobra, to nie, no w sumie... to jest mnóstwo, to jest pełno ja drzwi. Wiem. Od czego zaczynamy, bo tu są drzwi do zwiedzania. Tu jest balkon. A czy jeszcze co od drugiej strony? Aha, czyli jakby, że można tu wejść na górę jakby z dwóch stron, tak? A jeszcze tu niżej, gdzie jest ten telefon, to... O, ona się gdzieś lampi. Aha. Tu gdzie jest ten telefon? Patrzę się na szczotkę. Czemu tu na... Aha, jest kijek, no to weź go. Taki, wiesz, pamiętasz, co trzeba było do kluczy wyciągania? Nie wiem, czy pamiętasz, a było... Pamiętam, pamiętam. Co te jedne drzwi na górze, to mają znajdźki. Bardzo dużo znajdźków jest. No ja zaraz tam pójdę. No bo to trzeba jakoś, wiesz, ogarnąć tu.
Dobrze. Dobra, to na dole jest tylko ten kijek przy tej fontanience. Dobra. I nabojki. To ja idę teraz tam do ciebie na górę. No tak, jest ten telefon. Aha, i tu można... Próbowałeś korzystać? Tak, ale... Bo w sumie właśnie... z telefonu to chyba w... To nie była Drakula. W Drakuli żeśmy korzystali z telefonu? Z który... W jakimś customie korzystaliśmy z telefonu. Tak? Dzwoniliśmy. Mogę zejść na dół? Mogę. Aha, rzeczywiście gdzieś się gapi. Muzyczka super. No, takie... Aha, tutaj jest pełno skrzyń. A ile tak, na przykład w tym levelu jest sekretów? Jest to zaznaczone? Już poczekaj, zaraz sprawdzę, bo mam ty masz to ściągę. Zdjęcie, tak? Tak, mamy Old City. Mamy, słuchaj, 6 sekretów w tym etapie. Oh, wow. Wow, no to dość sporo. No. Dość sporo. Zabrałaś jeszcze tutaj obok tej miotły naboje do Uzi? Tak, tak, zabrałam. Dobra. Mhm. A tutaj, gdzie były te znajdźki, to jest takie przejście, tak, widziałeś? Tak, jest przejście. No właśnie, nie. Nie, to nie idę nie jeszcze. Byłem jeszcze. Bo jeszcze po drugiej stronie. Bo chcę zobaczyć z tym drugim. Tak, tak, w drugim tak, pokoju tak, jeszcze tak, chciałbym tak, zobaczyć. Zróbmy to. Słyszę skorpiona gdzieś tutaj idzie mi. Nie wiem, gdzie. Były skorpione tam, gdzie kijek. O! Dwa nawet. Tu są jakieś skrzynie. Co to na tych skrzyniach jest? No jakieś naboje. Któreś można przesunąć? Wcale bym się nie zdziwił. Wiesz co, potrzebujemy łom. A, łom. Bo ona tutaj do przy skrzyni, ona chce w nią wejść i mówi no. No, mówi, no, masz rację. Mhm. A słuchaj, a któreś można jeszcze przesunąć którąś? Bo to tak jakoś sekretowo. Nie, a ta? Tom? Nie. Nie, a tom mniejszą? Bo nawet te małe też, no nie? Pamiętajmy, że te... Tak, tak, że można. No dobra. Dobra, to ja się wracam tam. Ale potrzebujemy tu generalnie łom i trzeba o tym pamiętać. Dobrze, czyli masz pomysł, żeby teraz iść nie balkon, tylko... Kucanem. Kucanki, dobra. Mhm. O, szkoda. Nie ma rolowanego. Aha, nie ma rolowanego. A ile mamy flar, bo tak troszkę... Dopiato, 15 na razie. Lara jest tak w ogóle zmieniona, nie? Troszeczkę fajnie tak wygląda, taki ma top, czy nie wiem jak to się nazywa, dobrze mówię? Top, top. Top. A co to jest? Ale jaka ładna broń. Taka wiesz. To jest sekret. To jest sekret, aha. No bo był dźwięk sekretu. No, tak. Jeden mamy. No popatrz. Okej, to rozumiem, miło. Że zastępuje nam deserta zapewne, tak? Troszkę to tak nie, to shotgun. To shotgun jest. To shotgun, wow, ale wygląda zacnie. Tak proszę. Jakby na styl starych broni, wiesz? A, dobra, niech ona ma na pleckach. Fajnie. Fajnie, fajnie. No dobra, to wracamy się, tak? Tak, wracamy się, no i ja bym jeszcze poszedł na balkon, zobaczył. Dobrze. No widzisz, jakoś tam się zawęża, nie? Mhm. Więź za więź. Jak ja to mówię? Dobra. Jezu, prosto w ten wiatrak. Czekaj, na prawo pójdę na razie może. Okej. Okay. Aha, i tu jest takie... A to są jakieś znajdźki. Widzę łapkowane. Łapkowane, dobra. Ja jeszcze tylko zabiorę te tutaj znajdźki. Bo one fajne tak, tak, są. Właśnie od tych znajdziek masz łapkowane. Od znajdziek mamy... A, dobra, masz rację. Ale ładnie tak tutaj, wiesz co? Tak fajnie pozmieniane. No bardzo ładnie. Mhm. Ojej. Dobra, muszę na razie skończyć. Dobra, zaraz wracam. Ty zaraz wracasz? Tak. W sensie muszę na chwilę cięcia. Czekaj, bo ja na łapkach jestem. Już no, też, już będę robić też. No. Zapomniałam, nie przemyślałam tego. To też jest sekret. Okej, okay. Jesteśmy. Tak jest. Wiesz co, to jest sekret. Tak? Mhm. Aha, no to mało co ukryte są. No ale wiesz. Spoko. A w końcu 45 sekretów. No właśnie. No ale leveli jest bardzo dużo. No dobra, to schodzę na dół. No ale co, przydałoby się jeszcze pójść na tą lewą stronę, nie? Na no balkonie. Na lewą stronę. Jak już obczajaliśmy tą miejscówkę, to dobrze by było zobaczyć to do końca, nie? Tak. Co, też znajdźki? Co? Nie. Znajdźki? Właśnie nie, poczekaj. No nie ma tu nic. Chyba, że gdzieś można odskoczyć jeszcze. No nie.
Serio? Dziwne aż, nie? A sprawdź może ty fachowym okiem. Tak, fachowym. No, a nie? No nie chcę być inaczej. No nie. No nie. No ny. No, no ny, ny. Słuchaj, dobra, to co? Na dół. Schodzimy na dół i... Bo tutaj też mamy chodzę trochę na drzwi dół. Do potwierania. I teraz tak, które tutaj otworzymy? Takie te naprzeciwko motorka? Naprzeciwko. Znaczy na... No! Wiesz, o co chodzi. Myślę, że tak. Mamy bibliotekę, biblioteczkę, tak? No, właśnie. O kuźwa, wystraszyłem się. Boże, a to jest to cheaty, że oni tak mogą skręcać. Mogą. Wiem, o co ci chodzi. Stoją w miejscu jeden z drugim. Chciało zrobić w trąbę, a tu się nie da. Zostawił góry naboje. Jest w ogóle zamknięty. Zostawił? Zostawił naboje, no. Ten akurat zostawił. A no jest, dobra. O, klapa. Klapencja. Aha, dobra. Dobra, no to co? Trzeba zejść, nie? Trzeba zejść. O, klucze. No to daj. Mogę? No nie gada, że nie mogę, żebym wziąć tych kluczy. Czemu? A, dziwne. A ta półeczka? Można przesuwać tą szafkę. Szafkę, tak? Znaczy ja ją pcham na razie. W sensie wsuwam ją do środka. Jakaś kratka tutaj jest. A co jest na tym? A, kawałek łopaty na stoliku i pokazuje się miejsce... Ojej, to jest sekret. Trzęsło się coś. Ale wciskasz do środka, czy wysuwasz? Nie, wcisnąłem do środka, a to może z tym kijkiem, jak to może nie będzie na hak. Może to jest z tym kijkiem. No, może to łopata. Aha, jakieś miejsce pokazują. No tak się zatrzęsło w ogóle. No właśnie dziwnie się też zatrzęsło, to nie rozumiem tego. Combine? Tak, to się razem, tak tam będzie. Aha. Można kopać pewnie. I like the way you working, no diggity. Di-di-di-di-di. Diggity-diggity. I like the way you working, no diggity. No szkoda, że tych kluczy nie można zabrać, dziwne. Ci powiem. Co? Że tych kluczy nie można zabrać. No właśnie nie można, bo próbowałam też. Dziwne. No dobra. No. Dobra, to tędy wyszliśmy. Kombajna. W sumie to miejsce to nam się jeszcze nie pokazało, nie? Gdzie? Todos. Nie. Todos. Todos był zawsze. Todos to jest, to są wszyscy. Todos to jest takie słowo po hiszpańsku wszyscy. Ale nie doczytałam tam, co tam jest. Rozumiem, że przez te miny nie przejdziemy, czy możemy przejść? Nie ja wiem, sobie ale... jeszcze te flary wezmę, te takie, co były w tej kratce tam na górze. Zaraz przy schodach można wejść. Jest taka szparka. To, co z biblioteczki widziałaś. Ale gdzie to masz? Jak się kończą schody, nie? Jak się wychodzi z tej piwnicy, to nad tobą. A? A jest tu coś, no? No, te takie... Faktycznie, nie zauważyłam. Kościu. Nie, rozwaliłem te takie... ja też, nazywają? Ja też. Te właśnie takie niby warningi, no, tak? Takie warningi. No i tutaj te warningi. Można tu chodzić po tym? A tu jest można, ten X. Chyba. Czyli tu możemy kopać. No i... Tak, ale ja jeszcze sobie tu rozejrzę się. Ale poczekaj, bo tu są jakieś diary. My mamy diary? Ona mówi, że new diary coś tam. A jest. Mamy diary? Pokaż o, diary. Można poczytać. Mamy. O, I thought I wouldn't have to deal with the bad guys in this small town, but it seems like they took over the city. Take over the city. To normalnie mi się rezydent przypomina. And scared away everyone. Better found a shovel fast. Shovel, no to mamy już, tak? Mamy. Make my way to the archaeological dig site. A dalej? This is the bloody triangle. A to jest to, o czym ty mówiłeś. Tak, ten trójkąt. Set Dana. Tak. Mm-hmm. George Jajakow. George Jajakow is an historian and professor. We have great respect for each other. Mm-hmm. I hope did not get him in trouble this time. No nie wiem, może zginie przez nią. Może kto być. To wie. Wiele ludzi często przez nią się ginie. Tak zdarza. Okej, tutaj jest ten company pokazany, ten kult cały, ten logo. Tak. Okej, no i tyle w sumie. Nic no ja mam jeszcze dwa, ale to pewnie jak przyjdziesz tutaj do... Okej, ale to jeszcze tam nie idę.
Jeszcze chcesz się rozejrzeć tam. No, dobra. Bo kopanie to chyba gdzieś przejdziemy, a tutaj są jeszcze inne miejsca. O, kolejny pan. Jest kolejne wejście do budynku. No to jedziemy. No ja myślę, że jak będziemy kopać, to się dokopiemy już. Nie wiem, poszedłeś na górę? Aha. Nie, ja jestem cały czas tutaj na tym jednym poziomie. Ja wiem, ale mryga życie chciałam. Chciałabym też powiedzieć, że też tak się dzieje u mnie. Nie, bo tak na schodach jakiś koleś mi wyskoczył, więc myślałem, że to ten ci o matko, wyskoczył. No skąd oni się biorą? Dość sporo ich tutaj, jeszcze te skorpiony. No, ja już po prostu zużyłam jedną apteczkę, to chyba no, mrygą mi, no, mrygą. Jestem tutaj, gdzie gadałam z tym właśnie, co gadaliśmy na cutscence, jestem w tym pokoju, wiesz? To ja nie wiem, czy ja tu jestem, czy to będzie to? Nie, bo ja nie wchodziłam na górę nigdzie. A. O, coś mam! Jakąś karteczkę. Secret phone number. Do telefonu może. Oh shit. Co? Nie no, zaatakował mnie goleś. Ale się gruchłem na dół. Coś jeszcze jest. Boże, tu jest dużo rzeczy. Jakiś garaż widzę, chyba otwieram. Boże, ja znowu gdzieś jest też jeszcze gdzie indziej jest. Dobrze, to ta przecież duże to jakieś wielkie nie jest, więc spokojnie damy sobie. O, mam łom! No widzisz. Ja mam tutaj inne rzeczy, no ale... I widzę autko, które pod spodem ma takie przesuwane krechy. Coś mi się... No, autko trzeba przesunąć. To wygląda na kratę, którą można podnieść. W sensie będziemy musieli pewnie sami to zrobić. Czy tu jest jeszcze coś? Dziwne pomieszczenie. No ja mam właśnie jakąś tutaj kratę. Ja się nie dam. Już to. Na to jedno. Może tutaj jest gdzieś jakaś naścienna, ja nie widzę. Kolejny sekret mam. O Boże, jak fajnie. I to ten z czwóreczki tutaj jest, ten taki, co grał. I ten, ta lina nam wychodziła jak wąż, pamiętasz? A, ten taki, no. Tak, jest tutaj w sekrecie schowany. Gdzie ty kolejnym. Mogłaś pójść? Poczekaj, poszłaś no może... No dalej, po prostu za takie... No są kolejne drzwi w każdym razie do otworzenia. A, dobra, to może to. A ty byłeś gdzieś na górze, tam było takie wejście, tak? Tak. Te pierwsze jakby... Dobrze. I co tam jest ciekawego? No wiesz co, tam apteczka jest na takim murku. Czyli znajdźki generalnie, tak? Tak, gościu ci wyskoczy. Gdzie? Jeszcze ten phone number mam przecież, secret phone number. Dobra, to idę tam, bo to jest znajdźki. Gość mi wyskoczy, tak? No to ja sobie wezmę może inną broń. O, shotguna na przykład. No. Czy oni coś zostawili? Nie. Dobra, mam for no number. I mi mryga, no ale ja już nie biorę tej apteczki kolejnej, bo to jest już po prostu żenada. A tu mam taki przycisk, jest, tak? To miałaś, tak? Tak. Otwiera się garaż, dobra. No musisz się tak przewijać, co zaraz miesz potarga coś. Co za dziadostwo. I tam zobaczysz na dole... pod schodami taką kratkę, ale tu widać ewidentnie, że można ją gdzieś tam otworzyć, no ale nie wiem, nie widziałem nigdzie jakiś tam... Aha, widzę. Dobra, mam młom. A jeden zostawił tutaj naboje do Uzi. A słuchaj, a to sekret jest w tej kratce? Tak. Mhm. A powiedz mi, a ta tutaj no, jest krzyn... masz takie, masz do przesuwania, przesunąłeś auto, tak? Auto przesunąłem, no jest sekrecik, dobra. Dobra, to ja idę użyć tego secret phone number. Idę zadzwonić. Bo jeszcze musimy łomem otworzyć tą, pamiętamy, tak, tak. Nie? Tą... Dzwonię teraz, czekaj. A i ta krata się otworzy! Aha! Czekaj, ona z kimś będzie gadać chyba. Przybiegł tu, no! Oj, chyba spadnę. Oj, gość mnie zabije. No, zabił mnie. Naprawdę? No to tak chyba nie powinno być w trakcie rozmowy telefonicznej. Być. W trakcie rozmowy telefonicznej. Ach. Tak przeszkadzać. Ja muszę na niego tu poczekać, bo on tu zaraz przyjdzie pewnie.
On tu idzie, czy nie idzie? Już po prostu na krawędzi, że tak powiem, jestem wytrzymałości, jeżeli chodzi o... Ja wziąłem już jedną dużą też. No ja wzięłam jedną małą i mi dalej mryga, rozumiesz? Idę jeszcze raz w takim razie uruchomić tą cutscenkę. To może zanim cutscenkę. Gdzie to było? I didn't order hot dog. Tu? Z Zipem gada. Ale powiem ci, fajny, bo głos jest taki. No tak, że ona nie zamawiała czego? No powiedziała, że nie zamawiała pizzy? Czekaj. Hot doga. Hot doga, okej. Okay. Gdzie to jest? Tu. Gdzie to była taka, ta tu chyba, tak? Żeby otworzyć to łomem, nie? Bo to chcesz, no, no to właśnie, chcesz gdzie to gdzieś tutaj, tak, tak, tu gdzieś to na było. Na górze, no dobra, na górze to jest te lewe wejście. Może to być sekret, wiesz, wcale bym się nie zdziwił. No oczywiście, tylko że już lezie jakiś do mnie, już jakiś lezie. Jezus, a mi mrygo. Spadł na dół w ogóle. Pff. Jezus, no znowu mi... No taki ktoś znowu był? No tak, jak weźmiesz sekret, no to ci wyleci, nie? Aha, okej. Okay. Po lewe drzwi czy prawe, już nie pamiętam. Po lewej od razu, te pierwsze. Po lewej. Czy on coś zostawił, bo on spadł na dół? Nie. No bo to ja w takim razie zginę. Co, idziemy do tej kratki tam, tak? Coś otworzyła. Czy coś mamy jeszcze? Do tej kratki, no. Czy on coś zostawił? Nie. Spadł mi na dół, ale... Francowaty typ. Ile mamy sekretów? 5. Dobra, to jeszcze ta kratka. No. No, ale widzisz, ładnie poszło, bo tak naprawdę potrzebujemy jeszcze jeden, nie? To jest sekret. Pod schodami jest sekret. Mamy tutaj kolejną broń. Wow, ale fajne te bronie porobił, powiem. Czyli. Wszystko. Czyli ta kratka to jest szósty sekret, tak? Tak, to jest szósty sekret. Mhm. Gdzie to się szło? Ładnie. Tutaj chyba. A tam, gdzie znalazłeś kopanie, też jest jakiś gość, czy nie? Tak, był jeden, wyskoczył. No to ciulowo, bo ja mam dosłownie piksel życia. Ja już wziąłem drugą apteczkę, chciałem zaznaczyć. Czy jeszcze coś tutaj jest, oprócz tego... Tutaj taki balkon jest. Ciekawe, czy można na ten balkon. Tutaj jest to... A tu nas jeszcze nie było. Co tu jest? Czy nie? Czy tu byliśmy? A nie, to są te wykopki. Dobra. I co to jest za broń? Wygląda jak granatnik Claire z Residenta 2 remake'a. Ale powiem ci, bardzo ładnie. I to jest granatnik. Co ty mówisz? Ładny, fajny, fajnie wygląda. On wygląda, no jak miałeś Claire... Tak. O mój Boże, nie powiedziałeś mi, że gość tutaj wyskoczy. Gdzie? Na wykopaliskach? Nie, jak ten ostatni sekret się bierze. Ostatni sekret się bierze. A to mi nic nie wyskoczyło. Ale on jest sprytny, oni są normalnie. Szlak by trafił. Jeszcze z tej strony mnie nie było. Tu gdzieś za kratą takie auto, jeep taki wielki. Byłaś tu? Nie. Jeszcze tutaj kościół wyskakuje i zostawia naboje. Bo tak jeszcze, wiesz, zanim będziemy kopać, to jeszcze tu się rozglądam dookoła, no tak, jeszcze, tak, wiesz, tak. To wszystko, bo... Fajnie, mamy bardzo, wszystkie sekrety, więc spoko. Bardzo dobrze robisz, tylko ja dalej nie wiem, o czym mowa i o jakim miejscu. Nie można wiedzieć. Ciebie jeszcze tu nie było. No ja nie było mnie w jednej uliczce, no nie? W takiej, nie wiem, wiesz, jakby tak... To było jak jest wejście do piwnicy, tam gdzie wychodziliśmy, nie? To tak jakby po drugiej stronie tego budynku. Nie wiem, czy dobrze ci tłumaczę. Nie. Masz coś? Nie. Gościu mi wyskoczył. Znaczy jeep tylko jest. Gość wyskoczył i jeep. O, tak, no i on zostawił naboje. I tylko tyle. Nie, no, nie, nie. To, aha, zostawił. No dobra. A tutaj coś jest? Co tutaj jest, zanim będziemy kopać? A, to są te. Okej, czyli idziemy kopać, tak? Tak, tylko zanim ten, to wejdź jeszcze za te skrzynie, tu są znajdźki.
zanim będziesz kopać. Bo jeszcze tam mnie nie było, ja nie widziałam, jak tam to wygląda. Wyciągnę sobie broń. Tutaj skorpiony. Może nie shotgun, bo już szkoda, ale z granatnika, bo naprawdę nie mam HP. No tutaj z tymi skrzyniami coś jest? Nie można ich rozwalić. No to tylko znajdźki jeszcze są za kratą. Normalnie ja już mam cały czarny pasek. Cały. Jesteś po prostu... Ja nie wiem. No są tam, widzę. Znajdźki. No dobra, ty... Jak no? Co ty mi tu nołujesz? Lara, bierz łopatę, wyjmuj z plecaka, wielką jak cały ekran. Nie pierdam. Dobre to. No i? Żeś wykopała. A tutaj tych pudeł się nie da rozwalić, tak? No nie, próbowałem. Można wziąć jeszcze raz łopatę? Nie. Dobra, no to ja kopię też. No samemu trzeba wyciągnąć tą kopatę. Tak, tak, tak. Tylko kopatę. Kopatę, jak będziesz na... Jak to się nazywa? No, za bardzo nie chcę. Na tym X-ie musisz tak stać centralnie i zmieniamy level. Zmieniamy level. Już zaraz patrzę, ile będziemy mieć tu sekretów. Ja sobie zapiszę. To było Old City, a teraz mamy Archaeologic Dig, tak? Już sprawdzam, ile sekretów. 5 sekretów w tym levelu. Co to dla nas? I łopaty ona już nie bierze, tak? Nie, właśnie próbowałem, ale się nie da. Co to jest? Można coś rozwalić? Nie. Okej, no to schodzimy. No tak. Tu by się flary chyba przydały. Czekaj, co nas tutaj będzie atakować? O Jezu. Taka fajna kamerka w ogóle była, nie? Jak ona zjeżdżała? Tak, tak. O matko, ale ja nie wiem, czy to jest dobry pomysł, żebyśmy tak zeszli. Można się tutaj nieźle... Nutka jest taka, bym ci powiedziała, troszkę creepawszyk. No, creepawszyk, ale to powiem ci, że tak nieźle. Kurde, no bo tu można spaść na dół jakoś, tak? Czy jest tu jest jakieś bezpieczne zejście? O, nie chcę tak. Chciałam zobaczyć, co tu jest w ogóle na dole. Co, no zszedłem na dół, półkę a, jakby niżej i tam jest takie... Kurde, idziemy w to? W te okienko? Poczekaj, no bo tak jeszcze nie zeszłam i się zastanawiam w sumie jak, może tu? O, tu. I od razu jest takie... Ale gruchłem na dół. Muzyczka świetna. Fajna. No jest tam takie okno. Widzisz to okno? To może najpierw to, co? Już coś lezie. Rozumiem, że HP nam się zrestartowało. Ty to masz szczęście, no. A ja dwie apteczki straciłem. Dobra, to jest mała apteczka. Masz to? Jeszcze nie mam. Skorpiony na razie. Dobrze. I tu jest zejście na dół, ale czy ono ma drabinę? No jest mała apteczka. Tak, ona ma drabinę. Ile tu mówiłeś, że jest sekretów? 5. Co, no jestem piętro niżej, po drabinie schodzę na dół. No też. Tu są flary. Cały czas słyszę skorpiony. Bo są tutaj małe France. I, aha, czyli my tak generalnie to dobrze, że tu weszliśmy, bo widzę, że schodzimy jakby... O, mamy flarcie. Tak, schodzimy po prostu piętro niżej. Tu jest bezpiecznie. No jestem na dole. Chyba nie pominęliśmy nic, co? Po drodze. Mam no tu, nadzieję. Tu. Teraz specjalnie tu jest dziwne, jakby kamera... No wiem, właśnie widzę to. Tam byliśmy. Co mówisz? Nie wiem, bo taka kamera to była, jakby miała przed nami coś... Jakby nam miała ukryć. Coś ukryć, tak? No nie no, tak z dołu patrzę i... A nie. Stąd wyszliśmy, tam wskoczyliśmy. A poczekaj, jeszcze chciałbym coś zobaczyć. Chociaż nie wiem, czy można się jeszcze tu wrócić? Jakoś? Nie, już nie można. Chyba. Chociaż tu. Bo coś mnie korci, tam jest jakaś taka jedna półka, na której chyba nie byliśmy, wiesz? No to... Tak jak spojrzeć w górę. Mówisz? Chyba tak, wiesz? Idę zobaczę. Ha.
No to sprawdź, bo ja już tutaj jestem, nie chcę iść dalej, jeżeli się okaże, że faktycznie tam coś trzeba. A tutaj widzę rozwalone teksturki jakieś. Ja musiałam zobaczyć to, w takim razie ty to tam popatrz, a ja zobaczę New Diary. Co tam mamy nowego? A tutaj o kopaniu. Tutaj mercenarii z Archir. Matko, patrzcie, co się stało. Lara mi się zacięła. No ja znalazłem bug, coś, czy niestety. Nie? Poczekaj. A jest tam coś, czy nie? Nie, nie, na razie nic nie widzę. A czytaj ładnie, poczytaj tam. A to nic ciekawego. To co, mam iść dalej, czy jak? A nie ma nic ciekawego do poczytania. O panach. O panach. No dobra. No. To co, idziemy? Jest tam co, chyba? Czy nie? Nie. No dobra, to idę. Czołgam się gdzieś. A new diary entry. No to... O, cutscenka. A jak tam czasowo stoimy? Dobrze, dobrze. Wow, takie wykopaliska. Taki czuję vibe czwórki z Angel of Darkness, wiesz? Jak tutaj przyjdziesz, tak, tak mi się od razu skojarzyło. Angel of Darkness i The Last Revelation, no. Czekaj, bo też mam cutscenkę. Tak Tomb Raiderowo fajnie, no właśnie. Czasem, czasem miło tak wziąć i powrócić do takich no klimatów, bo tak... Dobra. Co mówisz, Dairy mówiła? Coś świeżego jeszcze? No nie spojrzałam, zaraz spojrzę, bo oczywiście już zobaczyłam manki, musiałam po nim iść. I hope I am not too late. A czemu? A na co? Czemu? Aha, I thought Dickens is far from the main. Chyba chodzi o to jej... No, już patrzę. Czy oni czasem nie są pierwsi od niej, nie? No, I thought taking for I need to enter the temple before them, no. Mhm. A dynamite? Tak, czyli musimy to rozpieprzyć. Tak, no jak zwykle, no po prostu, no bo co? No, no tak, bo Lara robi jak? Tylko kabum i już, nie? Mankiego mówisz, tak? Idziesz Mankiego. Tak, poszłam po Mankiego. I powiem ci, że jestem tutaj, ale trzeba po prostu zejść chyba i żyj. No nie, no nie topesz za mną leci. A ja na manki. Porąbało ptaszka w lotku. Co tutaj jest? Pokaż ty mi to. Coś jest tutaj? Jakoś tak, jakoś nie może sobie poradzić. Nie! Aha, myślałem, że spadłem. Apteczka tam jest, widzę. Ja ją chcę. Jak zejdziesz z manki, to wejdź na to manki, w sensie na górę. O, jest to sekret. No. O. Bo u góry nad tym manki, jak przejdziesz po nim, jako po mostku, to jest właśnie sekrecik. Bo o to chodzi. A tak, jeszcze to... A jest, dobra, mam. Mhm. I nabojeczki. Super. A gdzie naboje? Obok? Są też na tym, tylko tak, no, musisz się przyjrzeć, bo są mało widoczne. Na tej kratce Mankiego. Na kratce. Mhm. A jest, dobra. No, z tym schodzeniem po tej drabince to nie wiem, tak. Chyba nie do końca. Gdzieś tu po drodze trzeba będzie zejść. To wszystko danger, co tam było na początku, to ja nie wiem, czy tego nie będziemy musieli wysadzić, wiesz? Tam na dole? Mhm. Się zastanawiam. A co mówisz, że co drabinka, że co? Drabince na dół trzeba zejść. O Jezu, ale to nie wiem, czy to był dobry pomysł. Zlazłem jakoś tak głupio. Ale tak nie na sam dół zeszłam. No ja na sam dół. Bo tu jeszcze tak są flarcie. Na dole jest jakiś danger znowu kolejny. A to co to jest? Ojej, pieski! Szakale w sensie, no. O Jezu, tu ja się naboję. Na razie zbieram też jakieś znajdźki w jakichś różnych dziurach, wiesz? Mhm. Znajdźki mówisz, tak? Naboje do... coś jest? No właśnie, naboje te takie różne tam zbieram takie.
A co to w ogóle ta lina robi? To jest, że możemy przejść przez tą linę, czy co to? Nie, to tylko chyba takie coś, nie? Taki gadżet. Gadżet? Gadżet. A słuchaj, a tu? A tu jest w ogóle jaskinia po drodze jeszcze. To wiem, ja jeszcze się nigdzie jakby nie... Ale tam się nie dostaniemy teraz, bo ewidentnie widać, że to jest... no nie da rady, no są skosy, nie? Nie wiem jeszcze, o czym mowa. Jezu, ty! Aż tak? Pokaż. Po prostu głupiego chłopa się przestraszyłam. O, jasne. Dobra, czy ja tu mam... Pokaż mi granatnik. Shotgun. Ja z granatniczka, może tak będzie najlepiej. Ja mam uziki, ja uziki. No i jak gościa rozwaliłam, to jest takie zejście w dół, są znajdki. I tam chodzi sobie skorpionek. Masz to? No ale... A co tutaj jest jeszcze niżej, gdzie te pieski wyskoczyły? Byłaś tu? Nie byłam tam. No nie, no bo jest kilka ścieżek. Jeszcze tam nie byłam. To tutaj potrzebujemy klucza. Na dole. Okay. Dobra. A tam, gdzie rozbiłaś danger? Nie byłam tam jeszcze. Jeszcze też nie. Taki wąski korytarzyk weszłam i wyskoczył mi gość. To jeszcze sobie pójdę tutaj. Dziwne sprawy tutaj jak już są. Tu jestem, to... Że dobrze. Bo waza jest do zbicia, wiesz o co chodzi. Jest dobra. Co za... No, gień. Jeszcze coś? Be boku. O, ćwiknia naścienna, ale z tym... Co to jest taka broń? To jest co? Uzi? My już mamy Uzi. Ale dobra, może być. Jak nie dają? Nie się. Jak dają. Dokładnie. Tak mogę wejść, czy to jest... Tak, mogę wejść. Nie wiem, jakiś sarkofag otworzyłem. Miałaś tam gdzieś po drodze jakiś sarkofag? No. Nie, na razie mam cały czas znajdźki. I znajdźki. No i znajdźki, znajdźki, dobra. O Boże! Wywaliło mnie z gry. Właśnie coś przycięło cię, wiesz? Ale mnie totalnie wywaliło. Kurde. Ale Boże, często no czemu ja mam zawsze takie rzeczy? Właśnie mi się często dzieją. Ci się to zdarza. To mnie tak irytuje. No nowy komp w ogóle, super, hiper, zajebisty, a no głupie customy po prostu no mają. No może właśnie problem. Dlatego, że customy. Stare. Ale jare. No ale nie, no to są nowe rzeczy, które oni robią, więc jakby tak chyba pod nowe kompy, nie? Ja muszę wejść jeszcze raz z tego, bo nie miałam paska, oczywiście zniknął mi pasek zadań, więc musiałam odpalić custom. Sprawdzić, czy Audacity chodzi. No tak. Dobra, Audacity chodzi. Nie wiem, same problemy. 3-4. 4-4. Już. Nie, 3-4. Nie, ja po prostu nie ogarniam, jeżeli chodzi o to. Już. Dobra. I muszę niestety zrobić to jeszcze raz. W sensie te 4-4? Nie. Słuchaj, ty wlazłaś... Wazy. Aha, bo ty poszłaś do góry, tak? Jak te jak... Nie, ja nigdzie do góry nie szłam. No bo jak wzięłaś te wąski uziki... korytarz. Te uziki, aha, jak no to wzięłaś. Tak, to do góry się idzie. No, tak, no, tak, no. Tak. Tu jest zejście jakieś na dół, ale jest jeszcze coś w bok. A, jest apteczka. I w sumie tyle, tak? Co ty robisz, kobieto? A, w wazach nie ma nic, no. Po prostu rewelacja. A tu, ale które idziesz? W bok, czy tak bardziej przy drabince? Które poszłaś? Nie? No bo są dwa przejścia. Jak... Tak? Mhm. Jak to? No to idę. Chyba, zobaczyć. Że one się łączą ze sobą. Bo też tak może być. Tu mam apteczkę. Aha, faktycznie. No to właśnie. Nie, to ja tam chcę. Tu mam apteczkę w tym jednym. No tu... wzięłam tą apteczkę, ale to do tego drugiego trzeba by było też podejść. No. Bo tam widziałam apteczkę. Zejście jak na dół, nie? Zejście na dół jest. Zejście tak? na dół, ale za kratką było widać dźwignię. Jakby z pomieszczenia obok. A, okej. Okay. Jak zbierałeś apteczkę, to było widać. A słuchaj, bo mamy 38, czy... No to tak, koniecznie. Będziemy nie ma sensu kończyć. Długich odcinków robić. Tak, będziemy już tu kończyć. Tu jest ta dźwignia, którą było widać. Tak, tu jest ta kratka. Tak, i jest ta dźwignia. To może przesuniemy dźwignię i koniec. Dobra, czekaj, mam tą kratkę. A gdzie ty masz tą dźwignię?
Aha, tu jest. Dobra, no. To ja też sobie zrobię. Niech kaccenka przeleci. Tylko nie zapomnij mi w następnym odcinku powiedzieć, że zrobiłeś jakąś dźwignię na ścianę, nie? Dobrze, dobrze. A to tam na dole, gdzie psy wyskoczyły. Aha, zasypało. Ja mam nadzieję, że tak. To dobrze, że zasypaliśmy teraz, że nie zeszliśmy tam na dół, bo tam mógłby być sekret. Chociaż nie, czekaj, tu byliśmy. Tu akurat, gdzie ten piasek się sypie, to chyba byliśmy, z tego co wiem. Dobrze, słuchajcie, mam nadzieję, że wam się podoba customik, dajcie znać, no, czy lubicie też takie egipskie klimaty. Zapraszamy już teraz na następny odcinek. No i co? Pa, do usłyszonka. Pa, pa. Pa.